Cześć kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj znowu odcinek z Miłowa. Jak wy widzicie, że ja w łóżku leżę, to oznacza, że jest Simsy. Ale ostatnio graliśmy na ćwirach i na marzycielach, na marzyciel. A dzisiaj gramy na rodzinie biedak. Kochani, no to są takie kwaśne. Kochani, Nikola, bo mi kabel ciągniesz. Kochani, dzisiaj, jak widać, po niewyjaśnionym upadku męża z drabinki do basenu, Balbina musi sama wychowywać dwóch synów. Czy mimo kłopotów wychowawczych z Damianem, Balbinie uda się nauczyć młodego Błażeja, jak dokonać w życiu właściwych wyborów? To jest Maja Błażej, to jest Damian, a to jest Balbina. I idziemy do nich i mam na nich też fajny plan. Mianowicie, plan wygląda następująco, że jest tylko w mojej głowie, a wy możecie oglądać tutaj. Cieszę się w sumie, że wbiliście, a my zaczynamy już rozgrywkę. I teraz tak, plan wygląda tak. W ogóle kim on jest? On jest jakimś tutaj uliczny sprzedawca. No on jest jakimś takim, nie, ty facet musisz wyjść na prostą. I mnie w ogóle to skrajnie nie interesuje, co wy sobie myślicie. Ona też musi znaleźć pracę. Taka sytuacja. Oni wyjdą na prostą, mówię wam, bo w tych Simsach to... Swoją drogą, też swoją drogą. Patrzcie, wiesz jaki drogi jest ten obraz? Patrzcie. 600 zł. Na takie gówno mają tyle pieniędzy, a na coś innego nie? Tu 580. To... A ten? To co, dzieci mają używać takiego, a ono ma takie fajne lustro, ta szafa, no ta szafa 250. A te łóżko? 2600. To ciekawe, jakim cudem ona tyle pieniędzy miała. No, ciekawe, jak ty to wszystko okiełznałaś. Dobra, on teraz idzie do szkoły. Ty masz wyjść na ludzi i wynocha do szkoły. A on się chce pierwszy raz pocałować z Angeliką. Gdzie jest gazeta? My musimy znaleźć pracy. No halo, gdzie jest gazeta? O, jeśli chce iść szczać, to idź sikać, bo zaraz będziemy podejmować robotę. No przecież 9 jest, to o 9 chyba przychodzą. Aha. O, dostaniemy komputer, to ten komputer też... Albo nie, na komputerze znajdziemy pracę. Dobra, to będzie dobre. Gdzie jest jakieś biureczko? Damy jej biureczko, tak byle, gdzie tutaj damy. Tutaj, wiecie, ja to zaraz i tak usunę. No, to sobie jednak nie dam. Stop. Dobra, to jednak tu do tej jej wypasionej... Nawet się nie wypowiadam, do tej wypasionej sypialni, bo widać, że taka biedna, ale sypialnia, ona kliknęła, poszukaj pracy. Dobra, szukaj szybko. Taniec, nie. Stróż prawa, medycyna. To będzie dobre. Przyjmijmy pracę, proszę bardzo. I co ona musi dostać, żeby awans, sprzątanie musi... No, ale to już ma, nie? Patrzcie, ona fajnie gotuje, jak ona ma tyle do gotowania i to fajnie. Dobra, możesz sobie kobito teraz w nagrodę zjeść. No, a ciekawe swoją drogą, gdzie jest grób tego faceta? W ogóle czemu oni to zostawili, jak takie po prostu miejsce zbrodni? Wiecie co, ona po prostu te wstydy to usunę, bo to też w ogóle taki wstyd. Kto to w ogóle widział? Tak, to zrobimy, usuniemy to. I tutaj... Tutaj... Będziemy mieć, zrobimy taki mały, taką wodę, wodiczkę, tutaj proszę bardzo, widzicie, pięknie, będzie pięknie, tutaj tak, tutaj, nie, to damy, tak, cyk, tu jeszcze jedno cyk, i tutaj, gdzie są jakieś krzoki, tu damy jakiś krzok i krzok, i tak to sytuacja się ma. Tutaj przed domem, oni coś tu mają, to oni mają tu malutki ogródek, no taka biedna dosyć ta chupa, nie wiadomo jak to od takich tutaj biedaków. No ale dobra, jakoś wyjdziemy na prostą, zaraz temu facetowi zmienimy robota. W ogóle w sumie tu mu naciśniemy, poszukaj pracy, żeby już było, że zapamięto. Aha, a tego synka trzeba nauczyć, bo on mi później dorośnie i... A co on beczy? Chodź tu sikać. Sikaj, ucz się sikać. Przyprowadza koleżankę ze szkoły, no to od razu możemy ją pocałować, bo ja wiem, że oni się chcieli pocałować. Swoją drogą ta dziewczyna jest bardzo fajna, nie? Swoją drogą też mam nadzieję, że jakoś wezmą w przyszłości ślub. A gdzie jest ten mały chłopczyk? On śmierdzi.
Matko jedyna, szybko. Tu, miałaś go nauczyć sikać. A ucz go chodzić. Ucz Sima, ucz chodzić, dobra. Gdzie ona jest? Chodź tu. Matko, jeden fotel mają. Matko, jeden jaki wstyd. Gdzie on? No, oni mają 100%, dobra, to pocałuj, damy im pierwszy pocałunek. Zostaw tego mojego dziecka, tylko chodź tu się z nią pocałować, o proszę bardzo. Ich pierwszy pocałunek w romantycznej kuchni. A, ja bardzo lubię ten pocałunek w Simsach, o. Bardzo go lubię. On jest taki kochany. No dobra. Miałaś uczyć te dziecko. Babo! Matko jedyna. Aha, on miał szukać roboty. Chodź tu szukać pracy. Prawo. Właśnie, on był przestępcem. Przestępcem, co gadam. On był przestępcą, to teraz będzie miał wszystko zgodne z pracą, czyli będzie teraz miał. Tak, ja chcę to wyjść, tak. Tak. I właśnie tak. I on chce logiki się nauczyć. A my tu chyba nie mamy możliwości nauki logiki. Och, ludzie, bo ma jakieś głupie gry. Po co ma w ogóle taka. Nie interesuje mnie te wasze drogie gry. Wy macie się kształcić, macie wyjść na ludzi. Tutaj, proszę bardzo. Tutaj, tak. Tak. Damy jeszcze krzeseł. Krzesełko i chodź tu, zasuwaj i się ucz, bo masz dostać awansik, tak? O, matko, ona jest w ciąży. Ja o tym zapomniałam, no bo ja. Ona jest w ciąży z tym mężem, albo z tym, co go zdradzała. Nie wiadomo, matko jedyna. Ten dom to w ogóle też za mały jest. Trzeba będzie chyba zrobić jakiś większy dom, albo tego tutaj wprowadzić. A tu. Och, ludzie złoci, to ciężkie to. Ciężkie to wszystko, kochani. Ciężkie to życie od Balbiny. Ciężko, ciężko to wszystko widzę. Dobra. Niech ten synek zasuwa, a ona niech sobie idzie legnąć. A Kaj jest ten mały. Ten mały w ogóle ani chodzić nie umie, ani nic. Niech on zasuwa, to on go nauczy. No szybko, bo nie ma czasu. Patrzcie, przyszła do niego dziewczyna, on woli grać sobie w gry. Czyli się to sprawiedliwość. Dobra, gdzie jest ten mały? Tego małego. Mały śpi. Czekajcie, a co oni tu jeszcze mają? Ona by trzeba było się umyć, bo ona. Ona jak pójdzie do tej roboty, ja chcę, żeby ona. Matko, jaki zaśmierdziały kibel! Patrzcie! Patrzcie, widzicie to? Widzicie, jaki zaśmierdziały kibel? Matko, jedyna, jaki chleb w tym domu. O, ten mały zaraz będzie płakał. Możesz to wyczyścić też od razu. A może ty go nauczysz, bo ty jesteś taki szczęśliwszy. Ucz chodzić, słuchaj, weź go ucz. Nie tańcz, tylko się ucz. Matko, no on ma jutro urodziny, ten młody. Ludzie, no przecież masz go uczyć chodzić. Czemu go nie uczysz chodzić? Czemu on go nie chce uczyć? Czemu on w ogóle to dziecko ma gdzieś? No, czemu go nie uczysz? Patrzcie, on go tak jakby nie chce z nim. Mieć chyba nic wspólnego, on chyba zazdrosny jest. A wreszcie ten kibel czyści, patrzcie jak szoruje. No i bardzo dobrze. Wstyd. Taki usrany kibel, ale patrzcie jaki zaraz będzie błyszczący. A ten ma, co tam jakieś zaklęcia rzuca? No, szoruj ten kibel szybciej. O! Tak ma wyglądać, kochani, czysty kibel. Dobra, chodź tu do tego dziecka. Czemu ona go. I patrzcie, coś tu się chyba zepsuło. Patrzcie. Nie da się. Widzicie to? Patrzcie, no ja klikam na to dziecko i ktoś dzwoni. Co to, kto to? Czy Damian może pod. Aha, i ona go teraz będzie wyciągać na ten, na tą przechadzkę. Nie, nie będziemy się wymykać. To masz być dobrą dziewczyną, a nie namawiać mnie do złego. Swoją drogą, ja bym go też przebrała. Mówię, no ale on nie ma żadnego stroju. A przynajmniej już mamy 3000. Nie, no to to. A czemu on nienawidzi jego? I z nim ma dobry kąt. Matko jedyna. Weź zjedz sobie. To się zmarnuje. Został ostatni kawałek. Chodź, zjedz też, też. Zjedz też, też. Matko, ona za niedługo będzie rodzić. Ludzie. I ona chce iść spać. No to nie chce. Ale ty dziecko i patrzcie.
I tego dziecka nie da się wziąć, jak one beczy, i te dziecko mi za niedługo wezmą. Ja sobie lepiej tą grę zapiszę na wszelki wypadek, zanim by mi mieli to dziecko wziąć. Bo później jakaś ostra jazda przyjdzie z nimi i co to w ogóle będzie? Ej, no a ja wiem, że kiedyś te dzieciaki umiały wychodzić. Jak zbyt długo beczały, to one umiały wychodzić. No patrzcie, i co? I patrzcie, ja nie umiem tego dzieciaka wyciągnąć. O, wreszcie. Chodź, daj mu jedzenie. Daj mu jedzenie. A ty młody jedz. No gdzie leziesz? A on będzie rosł. O, ludzie! Matko, i taki nieszczęśliwy jest. Boże, to moje dziecko jako... To nie najgorzej. Ludzie. Matko, na co za okropny po prostu sytuacja tutaj. Dobra, skończcie się tutaj denerwować. Ja muszę jakoś ten... Ja muszę jakoś to po prostu tutaj... Bo ja ich planuję później przeprowadzić, nie? To na pewno też tak zrobimy. Tylko, że na razie, no, nie ukrywajmy, no, na razie to usunę, to też usunę, też jakiś... I ja bym tu na razie zrobiła tak, wiecie, na razie, że niby oni biedni, że jak ona dostanie jakiś awansik, to już przeprowadzę. A tak to zostawimy. Ten młody to taki zaniedbany, trochę trzeba mu zrobić jedzenie, to posprzątać trzeba, podać śniadanie, a może omlety. Ej, dawno nie robiłam w Simsach omletów, to zobaczymy, jak się w ogóle swoją drogą robi omlety w Simsach. Patrzcie, jak ona pięknie umie sprzątać. To była żadna kobieta, tylko taka trochę zagubiona. No, dajesz, rób te omlety. Taka sytuacja. Dobra, chodź jeść, młody. Chodź jeść. On też niech sobie zje, bo zaraz pójdzie. Matko, jest środek nocy, a ja zamiast ich. Ja zamiast ich położyć spać, to wszyscy niech idą spać może. Jeszcze niech on się wyjszczy i idźcie spać. No. I tak by to, kochani, wyglądało w tym odcinku. Czemu on nie śpi? Tylko... Moment, co? Przecież tu muzyka gra, ludzie! Czy oni sami nie umieją się domyślić, że jak się śpi, to trzeba wyłączyć muzykę? Idź, ty też... Nie, ty nie umiesz spać. Idź sikać zaraz. A ty idź tu spać. I ty też idź spać. Czemu on tańczy, skoro muzyki nie ma? Patrzcie, on... On jakiś poszurany, czy co? Idź już spać, synek. No, dobranoc, kochani, dobra. Oni poszli spać, ona sikać. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze przez 2 odcinki będziemy w rodzinie biedaków. Później przejdziemy do innej rodziny. Zapraszam również na rozrywkę do jeszcze do wcześniejszych odcinków, gdy grałam rodziną Ćwir i Marzyciel, bo tam kogoś złączyliśmy, kogoś rozdzieliliśmy. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki!